podczas pandemii grałam 3 koncerty online, ale muszę powiedzieć, że ten koncert jest wyjątkowy, bo jest to koncert ze scenografią. Każdy etap tego procesu był fajny. Mam robotę, więc się bardzo cieszę. Ten wyjątkowy koncert Natalii Przybysz był pretekstem do podejrzenia artystki podczas pracy, nie tylko na scenie, ale też w domu. I nie chodzi tu o prace domowe. Mi się podoba akurat, jak ten bardzo fajnie wychodzi. Udało nam się zarejestrować MTV Unplugged koncert. Jesteśmy teraz w fazie miksowania tego materiału z Jurkiem Zagórskim, producentem, a prywatnie szwagrem. Jest taki łatwy w proporcjach jakoś, nie? Taki naturalny. Natalia, żeby posłuchać czegoś, jakiegoś utworu, pomysłu, czegoś, to ona po prostu chce mieć przerwę pół godziny, odpocząć od wszystkiego, co robiła, dopiero się skoncentruje na muzyce, na tym, że będzie słuchać. Zawsze pracuję w domu. W większości wszystko tutaj się dzieje. Nagrywam w studio, pod tą podłogą. Płyty Natalii powstają w domowej i rodzinnej atmosferze, a jak na domową atmosferę przystało, bez wspólnych posiłków się nie obędzie. Jest zawsze mega pyszne jedzenie. Ten hummus kupił Jurek, więc może ci jednak ja zapłacę za hummus na razie. O! O, widzisz? Masz to. Doszło. To jest super, można sobie szybko oddać. Są składniki, które muszą się wydarzyć, natomiast czasem śpię dłużej. Najpierw ćwiczę jogę i siedzę i medytuję, a później idę z psem. To jest taki najbardziej wypasiony wariant. Bobo interesuje się wiewiórkami. Jest z nami już 4 lata i jest ze schroniska z Podolsztyna, a to jest Zuza, ona ma rok, lubią się bardzo. Spacery z psami i kontakt z lasem jest bardzo dobrym podejściem od tego, co będzie się działo w ciągu dnia. Jakby jest obowiązkowy las codziennie.